Na koniec zapytam o twoje amulety. Pamiętam taki czas, kiedy chyba miałaś i muszelki na rękach i taką zieloną mulinę, jeśli ja tak, tak. tak to mogę nazwać. E, to faktycznie były twoje amulety? Tak. Pamiętasz ich jakąś historię? Bo dzisiaj co, nie ma już ich na rękach. Zieloną, e, zieloną nitkę znalazłam w lesie, jak jeszcze zanim wydałam swoją pierwszą płytę. Byłam wtedy bardzo zmęczona i trochę, e, szczerze mówiąc. Zniechęcona, może. Mm. Bardzo dużo pracowaliśmy nad produkcją swojej pierwszej płyty, tak nie wiedziałam, czy mi się uda osiągnąć tą karierę, czy nie, nawet miałam 16 lat, czy 17. I nagle znalazłam tą zieloną nitkę w lesie, bo sobie chodziłam po lesie, założyłam ją, stwierdziłam, że to jest na pewno znak od elfów. Mm. Nosiłam ją. No, na pewno więcej niż 20 lat. W wszystkich plakatach była ta zielona nitka. Tak, wiele stylistek chciało mi ją zerwać z ręki, twierdząc, że to w ogóle nie pasuje do okładki, nigdy jej nie ściągnęłam. Tak naprawdę zerwał mi ją yy, yy, mój yy, były narzeczony, czyli przed tym ostatnim mężem, w jakiejś kłótni, mm -hmm. po prostu yy, szarpał mną czy coś. I wtedy mówię, o nie, kurwa. nie dość, że mi zerwał amulet, no, to znaczy to było w ogóle przekreśliło wszystko, nie? I, yy, i tak, i wtedy uciekam z domu. A muszelki? Yy, muszelki nie były jakoś turbo istotne, ale im bardziej chciałam, Chcieli mi je zdjąć, tym bardziej je, je nosiłam z Jeszcze trochę wcześniej. Tak, tak, tak. Mhm. No to, to, to tak na, na mnie działa. Jak Im bardziej mi coś każesz zrobić, to tym bardziej tego nie zrobię. To teraz to pytanie było podchodem do minerałów, no bo teraz tak. to jest to, czymś, co właśnie, nie wiem, to daje szczęście, energię. Wytłumacz mi laikowi, który nie ma pojęcia i skąd się to w ogóle wzięło. Lubię minerały już od dawien dawna. Mój ojciec też je bardzo lubił. To jest... To jest nie wiem czy y, kwestia y, amuletów czy nie, nie nie podchodzę do tego jak do amuletu. Każdy y, kamień, każdy minerał ma tyle lat co ziemia, więc naprawdę jest nasycony tą energią i daje nam y, różne y, fajne energetyczne kopniaki w zależności od tego kim jesteś i co chcesz. Każdy kamień jest y, y, przypisany innemu znakom w zodiaku, innej osobie, w zależności od tego czego potrzebujesz. No cytryn jest na y, pieniądze. Mhm. Duży cytryn musi stać z Bardzo kasalą. Duży cytryn musi stać. Najlepiej przed prokuraturą po prostu tak... i przed urzędem skarbowym, żeby tak ściągał, ściągał. No każdy jest na co innego. No, lubię to, ale to bez przesady. No też nie jestem jakąś, wiesz, wariatką, która śpi z ametystami. akurat yy, oszukuję, bo śpię. Yy, I czasami w ręku trzymam kryształ górski, on naprawdę mnie bardzo oczyszcza. Czasami jak nie mogę zasnąć, łapię się na tym, że, yy, że biorę go do ręki i zasypiam od razu. Nie wiem dlaczego. Może to też jest kwestia, ale ja mam różne takie rytuały yy, przed snem, ponieważ yy, ani nie pije alkoholu, ani się nie faszeruje lekami nasennymi. Wiadomo, że to biznes generuje dużo nerwowych emocji ciężko z tym snem, ale już tak sobie tą sypialnię zaprogramowałam, że mam i aromaterapię, i jakieś, wiesz, iluminacje Jasne. i te minerały, więc jest po prostu wiesz, krypta czarownicy słowiańskiej.